Cześć, tu Piotr Małniak i zapraszam Cię na kolejny odcinek z serii Montaż silnika. Tym razem zabieramy się za elementy układu wodzenia, czy tej konkretnie pompa oraz termostat. Zapraszam. Z tyłu pewnie się zastanawiasz, że za mną stoi opalarka. Po co mi będzie ta opalarka? Za chwilę Ci pokażę. Generalnie są pewne zasady, które trzeba oczywiście przestrzegać przy montażu elementów, które są gdzieś tam w jakiś sposób uszczelniane. To jest raz. Dwa. Są zasady związane chociażby z montażem pompy wody i o nich Ci dzisiaj chciałem powiedzieć. Co będę dzisiaj do tego odcinka potrzebował? Na pewno nową pompę wody, cieczy chłodzącej. Wody raczej w układach nie oświadczycie. Nowy termostat. Instrukcja obsługi. Opalarkę. Pamiętacie, jak ta wyglądała rura? Teraz, że tak powiem, ciutkę inaczej wygląda. Jest trochę lepsza. Stara na złom. Oczywiście klucz neumetryczny. No i masę uszczelniającą. Zacznę od zamontowania pompy cieczy chłodzącej. Przede wszystkim kwestia samych pomp. Tutaj trzeba sobie odpowiedzieć na pytanie, w jaki sposób powinny być montowane. To jest jedno pytanie. Drugie pytanie, na które trzeba sobie odpowiedzieć, jak często powinny być wymieniane. No i tutaj okazuje się, że oczywiście szkół jest kilka. Niemniej jednak jedna taka, która gwarantuje, w 99% gwarantuje brak awarii pomiędzy jakąś obsługą, nie wiem, na przykład wymiany napędu rozrządu, tak jak w tym przypadku, jeżeli napęd przechodzi przez pompę, no to brzmi następująco. Wymień ją za każdym razem. Napęd pompy realizowany przez napęd wałka rozrządu, czyli przeważnie gdzieś jest to bardziej schowane i coś trzeba bardziej rozebrać, no to okazuje się, że obligatoryjna wymiana pompy, czy ona cieknie, czy nie cieknie, jest jakby taką wymianą, która, że tak powiem, się sprawdza w praktyce. Bardzo częste błędy wśród, powiedzmy, mechaników, czy ludzi, którzy zajmują się i amatorsko również mechaniką, jest to, że uruchamiają taki silnik na sucho, na tak zwane sucho. Jeszcze nie zalał układu płynem chłodniczym, a już go uruchamia, żeby tylko sprawdzić, czy on dobrze pracuje, żeby później nie trzeba było zlewać płynu. Od razu mówię, jak powinno być. Powinno być to tak złożone, że masz pewność, że to daje się uruchomić i będzie teoretycznie prawidłowo pracować. W sytuacji takiej, kiedy uruchomisz silnik bez cieczy chłodzącej, jest duże prawdopodobieństwo, że przegrzejesz uszczelniacz na pompie, który jest i smarowany, i chłodzony płynem chłodniczym i dosłownie po kilkuset kilometrach, może po kilku tysiącach kilometrów ten uszczelniacz zacznie ciec. Jak nie zacznie ciec od razu, także tutaj to nie jest nic powiedziane. Zwróć uwagę na to właśnie, jeżeli będziesz uruchamiał ten silnik, żeby silnik miał oczywiście napełniony układ chłodzenia, tak żeby ta pompa również była oczywiście zalana. Bardzo ważne, naprawdę. Żeby nie być gołosłownym, od razu pokazuję przykład właśnie i tutaj chcę się posiłkować instrukcją konkretnie do pompy, którą przedstawił producent. Zwróć uwagę. Jak mamy pompę z uszczelką, to silikon, czy tam masa uszczelniająca jest przekreślona. W momencie, kiedy mamy masę uszczelniającą i nie mamy uszczelki, no to wtedy co? Musimy oczywiście wyczyścić, odtłuścić, tak? Nałożyć masę i dopiero wtedy przykręcić. To, co oczywiście jest ważne, zwróć uwagę na moment dokręcenia. Oczywiście ta instrukcja jest uniwersalna,
no, co powoduje, że nie ma konkretnie narysowanej tej pompy. Niemniej jednak te zasady są na tyle uniwersalne, że można po prostu wstawić taki uniwersalny rysunek i widać, o co chodzi. Także moment dokręcenia też jest bardzo ważny. Samo uruchomienie silnika, no to oczywiście zwróć uwagę, że to, co trzeba zrobić, to na pewno co? Na pewno trzeba wcześniej zalać układ płynem chłodniczym i doprowadzić do odpowietrzenia układu. Dopiero wtedy można samochód eksploatować. Ok, przechodzimy do montażu pompy. To, co trzeba oczywiście zrobić, to odtłuścić powierzchnię przyłożenia pompy do bloku. Tak więc odtłuszczamy blok, sprawdzamy, czy nie ma ciał obcych. Tam, gdzie był nadmiar farby, ja to po prostu wcześniej ściągnąłem. Sprawdzam, czy pompa gdzieś się nie kołysze, dosłownie nie kołysze w swoim gnieździe. Jeżeli się nie kołysze, to teoretycznie mogę to zamontować. Także idziemy sprawdzić to. Sprawdzam oczywiście, jak ma być osadzona. Tutaj akurat w tym przypadku występuje jedna szpilka. Tutaj jest taka wypustka, która no, prawie że opiera się o to miejsce. Ustawiam, wkładam. Kolibocze i doskrobuję. Ciutkę słychać. Tutaj widzę jeszcze w jednym miejscu małe niedopatrzenie z mojej strony. Ciutkę farby zostało. Ok, wygląda na to, że jest dobrze. Mogę odtłuścić teraz tą powierzchnię. Odtłuszczam też tą powierzchnię, nakładam masę silikonową, tą uszczelniającą i przykręcam oczywiście śruby w odpowiednim momencie. Zwróć uwagę na to, czy jeżeli na przykład gdzieś tam ci po prostu się zgubiła śruba, czy nie zastępujesz tej śruby śrubą o innej twardości. Twardość śruby jest określana sygnaturą na łbie. No i w tym przypadku ja właśnie akurat taką śrubę gdzieś zapodziałem i sobie właśnie znalazłem drugą. Już Ci pokazuję, o co chodzi. Tutaj widzimy oryginalną śrubę. Widzicie tutaj sygnaturę 8.8. Jest to nic innego jak informacja o twardości tej śruby. No i ta cyferka pierwsza, tak na dobrą sprawę, jest no, można powiedzieć, najistotniejsza. Śruba śrubie nierówna. W tym przypadku, jeżeli byłoby to powiedzmy twardość 5.8 bądź 4.6, no to okazuje się, że te śruby oczywiście połowę mniej by mogły utrzymać. Co oznacza, jeżeli byśmy próbowali dokręcić taką śrubę o twardości 4.6 momentem 8 do 10 Nm, jest duże prawdopodobieństwo, że po prostu by się nam ona ukręciła. Tak więc tutaj w tym przypadku zwracaj uwagę. Ja tutaj mam właśnie drugą śrubę, którą sobie znalazłem. Twardość również jest 8.8, tak więc jestem spokojny, że ta śruba na pewno wytrzyma. Długość jest podobna, można skręcać. Z masą uszczelniającą, jeżeli chodzi o pompę, podobna sytuacja jak w misce olejowej. W sytuacji tej oczywiście odpuszczamy, nakładamy wałek, przykładamy i dokręcamy.
tak nałożoną masę, mogę przykładać. W tym przypadku akurat trzeba to jak najszybciej przyłożyć i dokręcić, co też właśnie uczynię. Teraz mogę to dokręcić momentem. W tym przypadku moment 8 do 10 Nm. Mam już tutaj wcześniej ustawiony klucz. No i oczywiście na krzyż. Zwróć uwagę, jak jeszcze długo dociągałem stosunkowo. Jest to podyktowane tym, że masa wypełnia wszelkie nierówności, które występują pomiędzy pompą a blokiem. I to wszystko. Kręci się. Bardzo dobrze. Kolejny kierunek to termostat. A więc tak, termostat. Fizycznie to, co jest ważne, oczywiście, to to, żeby on działał. Na termostacie widać tutaj te cyferki 87 i stopnie. Co to oznacza? Jest to nic innego jak temperatura otwarcia termostatu. Co za tym idzie? W sytuacji takiej, kiedy silnik osiąga temperaturę 87 stopni, otwarty termostat powoduje, że płyn zaczyna krążyć w długim układzie, czyli w tym dużym układzie, zaczyna przepływać przez chłodnicę silnika, co powoduje oczywiście jego efektywne chłodzenie. Tak więc w sytuacji takiej, kiedy by ten termostat nie działał w sposób prawidłowy, czyli nie otwierałby się przy tej temperaturze, dochodziłoby do przegrzewania silnika. W drugą stronę, jakby termostat był cały czas otwarty, no to wskutek cały czas płynięcia cieczy w tym dużym obiegu przez chłodnicę i wskutek tego, że samochód byłby w ruchu, chłodnica efektywnie by wychładzała silnik do temperatur bliskich 40-50 stopni, co by oczywiście powodowało szybsze zużycie silnika, dwa, znacznie większe zużycie paliwa. A więc tutaj w tym przypadku bardzo ważne jest to, żeby ten termostat prawidłowo pracował. No i po co ta opalarka? Opalarka jest po to, żeby ewentualnie sprawdzić, czy nasz termostat się otwiera. Jest to oczywiście też metoda na jakieś tam używane termostaty. Można to po prostu sobie sprawdzić. To, co trzeba zrobić, to trzeba nagrzać po prostu tą część, a ja mam czym tego wskazać, tutaj tą część, do temperatury, która spowoduje otwarcie termostatu. W sytuacji takiej, kiedy nagrzewacie tą część i ten termostat się nie otwiera przez dłuższy czas, pomimo tego, że gdzieś tam zaczyna już coś tam dymić, no to na pewno jest zepsuty. W tym przypadku sprawdzam nowy tylko po to, żeby się upewnić, że on działa, bo czasami pamiętam historię, że zdarzało się, że nowe też nie działały. Jak to zrobić? Nagrzewam, obserwuję, czy się otworzy. Jak się otworzy? Dobry. Tutaj już nie sprawdzam jakoś tam dobitnie temperatur i w ogóle. Kwestia tego, czy się w ogóle otwiera. Jak się w ogóle otwiera, to bankowo jest szczelny. Czyli w tym przypadku będzie również działał z cieczą chłodzącą. Opalarka grzejemy od boku, tak żeby nie grzać tutaj tego elementu uszczelniającego. I obserwuję cały czas. Chwilę to trwa. Pokażę, tak jest, tak wygląda zamknięty.
Tak wygląda otwarty. Światła nie widać, ale wiem, że termostat działa. Zwróćcie uwagę na sprężynę. Praktycznie, no prawie, że cała ściśnięta jest. Wiem, że na pewno to zadziała wtedy, kiedy ciecz się zagrzeje do tego stopnia, żeby mogła zacząć przeszkadzać. To co? Montujemy. Teraz chwilę poczekamy, aż ostygnie. Montujemy to oczywiście na uszczelkę. Zgodnie z zasadą, jak jest typowa uszczelka, to ja osobiście nie daję. Wiem, że ludzie dają jakieś tam masy uszczelniające, ale moim zdaniem lepiej jest pójść w tym kierunku, żeby właśnie wyrównać te powierzchnie styku termostatu, czy w ogóle jakichś takich elementów, które mają być składane na uszczelkę. Lepiej jest wyrównać te powierzchnie, niż próbować uszczelniać coś, co jest krzywe. Tak więc tutaj, zgodnie z tą zasadą, wcześniej jak przygotowywałem głowicę, to upewniłem się, że tamta powierzchnia jest prosta. Tak więc tutaj w tym przypadku zakładam to na uszczelkę, dokręcam odpowiednim momentem. Znowu, śruba M6, wartość 8,8, czyli moment w okolicach 8 do 10 Nm i po sprawie. Lecimy do silnika. Zamknięty. Nie dotykając, po prostu zmieniłem lokalizację zaworu termostatu. Ok. Zasady te same. Oczywiście wcześniej sprawdziłem drożność gniazd śrub, czy się to wszystko dobrze wkręca. Odtłuszczam, do tego chociażby można wykorzystać jakiś tam alkohol bądź jakiś zmywacz, tak jak ja w tym przypadku używam alkoholu. Odtłuszczam również tą powierzchnię. Przykładam uszczelkę. No i montuję na dedykowane śruby. Jak się śruba nie dokręca ręką do pierwszego oporu, takiego, gdzie łeb styka się z powierzchnią, do której ma dojść, to wykręć ją i jeszcze raz sprawdź gwint. Ta sama zasada, co powiedzmy w gniazdach śrub do głowicy. Tutaj również ma to znaczenie. Zabrudzony gwint będzie powodował to, że pomimo tego, że klucz strzela, to napięcie śruby nie będzie wystarczające, żeby utrzymać odpowiednią szczelność. Tak więc tutaj bardzo ważne jest to, żeby najzwyczajniej w świecie to wkręcało się tak, jak należy. Moment. I po sprawie. Flamaster jeszcze na drogę. I tyle. To samo muszę na pompie zaznaczyć. No i została ta nieszczęsna rura. Nowa rura, która miała mi skrócić, że tak powiem, ilość pracy i która doszła trochę niedomalowana, trochę na tłuszcz pomalowana, co spowodowało, że oczywiście wypiaskowałem ją i na nowo ją pomalowałem.
Powiem Wam, że jak zobaczyłem tą warstwę farby, która została na nim nałożona, ona była bardzo licha. Podejrzewam, że po roku czasu ta rura by wyglądała tak samo jak tamta, powiedzmy, oryginalna. Tak więc w tym przypadku poszedł na to podkład epoksydowy i mokro na mokro, dosłownie metodą, farba chlorokauczukowa. Sprawdzony sposób, działa, trzyma długo. Tak więc tutaj montujemy tą rurę. No i teraz, na co trzeba zwrócić uwagę? Zwróćcie uwagę, że tutaj generalnie jest w ogóle inna trochę konstrukcja uszczelnienia, bo tamta oryginalna rura miała taką grubą gumę, którą się wsadzało i teoretycznie to wulkanizowało. W tym przypadku występuje o-ring. No i teraz, jak będę chciał włożyć ten o-ring, to oczywiście, jak widać, nie wchodzi. Tak? Już to pokazuję z bliska. O! No nie chce wejść. Nie chce wejść. No i teraz, jak to zrobić, żeby on wszedł? Wedle zasady, kto nie smaruje, ten nie jedzie. Trzeba to po prostu posmarować. Niewielka ilość tawotu na o-ringu spowoduje, że delikatnie wprowadzając ten o-ring, żeby go nie przyszczypnąć, ani no, nie uszkodzić go mocniej, on po prostu się tam wsunie. Teoretycznie, jeżeli producent rury przewiduje tylko ten o-ring, ja się z nim nie kłócę, widocznie to było testowane, tak więc zakładam, że będzie szczelne i nie będzie ciekło. Do tego można wykorzystać zwykły taki smar, żebyście widzieli, niewielka ilość. Dosłownie niedużo. Tyle. Rozsmarowuję go delikatnie. Tak, żeby to się nie kąpało w tym smarze. Oczywiście tutaj gniazdo wcześniej wyczyściłem. Gniazdo jest czyściutkie. Nie ma tam też farby, niczego, żeby no nie było takiej sytuacji, że najzwyczajniej w świecie farba gdzieś tam odpadnie, coś zacznie, powiedzmy, się utleniać i spowoduje to, że tamtędy będzie ciekło. I wprowadzam delikatnie naszą rurę. Jak widać, trochę opornie idzie. Rura weszła. Teraz oczywiście mogę dokręcić nią. Śruba M6, 8,8 to 8 do 10 Nm w tym przypadku. I po sprawie. Trudno nie było. O-ring cały na pewno, bo się wśliznął, to było czuć pod ręką. Generalnie jak będziecie mieli taki problem, że nie będzie chciało wejść, na chama nie wbijajcie. Żadnego młotka w tym przypadku nic. To musi po prostu się wsunąć. Tak więc, jeżeli nie będzie wchodziło, a o-ring jest dedykowany, to może spróbujcie go ciutkę mocniej nasmarować. Może trochę gniazdą. W tym przypadku akurat nie było potrzeby. Ja jeszcze to, co sprawdzę, ze względu na to, że ta rura jest nieoryginalna, to kwestia tego, czy pompa wirnikiem nie szoruje o końcówkę rury. Jest dobrze. Przynajmniej pod tym względem mi się udała. Bo szczerze mówiąc, trochę gięcia, trochę rozpiłowywania było, jak ją pasowałem, także szału nie ma z tą jakością. Ale jest.
Będzie trzymać. Ok. Tak jak widzisz, te wszystkie operacje, no można powiedzieć, jak się je, no przynajmniej ogląda, nie są takie trudne. Wymagają, jak zwykle, czystości, jakiegoś odpowiedniego podejścia, czyli no, powiedzmy nic na siłę. I tutaj nic na siłę, wszystko młotkiem, słabo to działa. To, na co musisz oczywiście zwrócić uwagę, to przede wszystkim czystość. Pamiętaj o tym, że jeżeli są uszczelki, to teoretycznie nie powinno się dawać masy. Chyba że producent mówi o tym, daj w to miejsce masę. Tak? W przypadku takim, kiedy producent nic nie mówi o masie, to teoretycznie zwróć uwagę na to, czy powierzchnia, pomiędzy którymi ma być ta uszczelka, te powierzchnie, pomiędzy którymi ma być ta uszczelka, są równoległe. Jeżeli nie są, to trzeba to najpierw wyrównać, a dopiero później montować. W innym przypadku faktycznie te masy będą niezbędne, ale nie ma co się oszukiwać, to jest kilka szczelin, powiedzmy, więcej do uszczelnienia w momencie, kiedy gdzieś tam masa zostanie położona na przypadkowy tłuszcz albo inne takie rzeczy, bo tam po prostu nie sklei. Kwestia termostatu. Pamiętaj o tym, że dobrze jest go sprawdzić, pomimo tego, że jest nowy. Ja pokazałem Ci jedną z metod. Druga metoda jest taka, że gotuje się termostaty. Z tym gotowaniem to jest różnie, bo no, w sytuacji takiej, kiedy ktoś zalewa gotowaną wodę, pamiętam, że no, kolega się mój jeden tak zastanawiał, dlaczego nowy termostat się nie otwiera, a zalewał zagotowaną wodę do szklanki i wsadzał termostat. No, ta woda, jak już wleci do szklanki, zaraz po tym, po 5-6 sekundach ma już 80 stopni. Termostat się nie otworzy. Tak więc jeżeli chcesz sprawdzać na gotowanie, no, na metodą na gotowanie, no to w tym momencie musisz po prostu postawić garnek na gaz, wlać do niego wodę i czekać, aż będzie kipić. Pamiętaj o tym, że różnie termostaty mają ustawione konstrukcyjnie różną temperaturę otwarcia. Niektóre termostaty otwierają się przy temperaturach nawet wyższych niż wrzenie wody. Tak więc tutaj w tym przypadku zwróć na to uwagę, czy temperatura otwarcia termostatu nie jest przypadkowo wyższa niż 95 stopni, bo jak jest 95 stopni, to jest duże prawdopodobieństwo, że przy odpowiednim ciśnieniu na zewnątrz ta woda dużo szybciej, znaczy może nie dużo szybciej, ale przy niższej temperaturze zacznie się gotować i ona zacznie po prostu wrzeć. A więc na to zwracaj uwagę. No i oczywiście pamiętaj o tym, żeby to dokręcić odpowiednim momentem. W kwestii śrub, jeżeli jakąś zgubisz, to zamień ją na taką samą, może nie tyle taką samą, tylko o takiej samej twardości. W kwestii no, czytania tej twardości, to jeżeli kogoś to interesuje, to mogę zrobić odrębny filmik tylko i wyłącznie o twardości śrub, jak to czytać, jak to interpretować, bo twardość śrub i twardość nakrętek ma nie byle jakie znaczenie w kwestii montażu. Ok, kończąc, jak Ci się ten odcinek podobał, oczywiście zapraszam do subskrybowania, do lajkowania, do komentowania. Jak masz pytania, to dobrze wiesz z poprzednich odcinków, że jeżeli zadałeś takie pytanie techniczne, to na pewno starałem się odpowiedzieć. Trzymaj się, do następnego. Cześć!